Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tak sobie pomyślałam, że już dawno na moim kanale nie było żadnego filmu makijażowego i pomyślałam sobie również, że może warto i to jest ten moment, żeby zrobić jakiś makijaż produktami, do których wracam od dawna. Czyli jeżeli mi się kończy, to kupuję go ponownie i używam, znowu mi się kończy, znowu kupuję. Sporo mam takich produktów, więc stwierdziłam, że idealnie uda nam się skomponować cały makijaż, który właśnie, jak widzicie, mam na swojej twarzy. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jakimi kosmetykami go wykonałam, to zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Jak zwykle na samym początku filmu zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a klikając dzwoneczek będziecie mieli przypomnienia o nowych odcinkach. Moi drodzy, tak jak Wam wspomniałam, pomyślałam sobie, że dawno na moim kanale nie było żadnego filmu makijażowego, takiego stricte makijażowego, bo do tej pory albo testowaliśmy jakieś palety, głównie podkłady i kilka tuszy, a dzisiaj tak sobie stwierdziłam, że zbiorę takie moje hity, które mam u siebie w kosmetyczce od lat, które jeżeli mi się kończą, to kupuję zaraz drugi. Nawet jeden produkt sobie odświeżyłam, ponieważ dawno go nie miałam, a jest to, słuchajcie, Bourjois Healthy Mix, ten podkład, który jest chyba topem wśród podkładów Bourjois i każdy, myślę, że go stosował. Ja wcześniej go tak za bardzo nie używałam, dlatego że nie byłam przekonana do takiego efektu rozświetlenia. W ogóle cały czas w tle możecie słyszeć lekki hałas, jakiś szum z ulicy, ale dlatego, że nie muszę mieć otwarte okno, bo inaczej po prostu umrę i się tutaj rozpuszczę. Także jakieś okno musi mi zostać otwarte. Będzie i tak sporo przyspieszeń, więc myślę, że nie będzie Wam to tak bardzo doskwierać. Ja dawno, kiedyś dawno już używałam tego podkładu, ale tak jak mówię, wcześniej nie lubiłam podkładów mocno rozświetlających, takich mocno nawilżających. Wtedy, za tamtych czasów, stawialiśmy bardziej na mat i na mocne krycie. Teraz to się zmieniło, ponieważ nawet jak widzicie, mam sporo niedoskonałości, ale mi to w tym momencie w ogóle nie przeszkadza i po prostu zależy mi na tym, żeby moja twarz wyglądała naturalnie, mój makijaż wyglądał naturalnie, nie był przeciążony. Dlatego pomyślałam, że sobie zakupię ponownie jeden podkład i mamy go w numerze 52, to jest vanila. No i słuchajcie, kawka w dłoń, czy tam herbatka, woda przy takim upale, co uważacie. I bierzemy się do malowania. Tak jak mówię, będę w dużej ilości, w ogóle nie używam już tego podkładu, bo kupiłam go wczoraj. Aż zachrypałam dzisiaj. Na twarzy mam już bazę, czyli twarz jest przygotowana raczej kremem z filtrem. Na twarzy mam już krem z filtrem, także jak wiecie, mocne rozświetlenie jest. Spróbuję to otworzyć, bo jest zaklejone jak zwykle. Biorę łyczek kawy. I lecimy. Oczywiście będziemy go nakładać gąbką. O, już zapomniałam, słuchajcie, że to jest taki, spójrzcie, lejący podkład. Ale kolor myślę, że wzięłam idealny. 52 to jest, myślę, że kolor dla mnie. Także się pociapię. Boże, jak on ma nie pachnie już. Ja w ogóle tego nie pamiętałam. Że on jest tak ładnie pachnący. No myślę, że kolor będzie odpowiedni. To jest taki... to jest taki nie za ciemny kolor, jak widzicie. Ale z mocnymi tonami żółtymi takimi. Mocna pigmentacja żółta jest. Czyli taka, na którą zawsze ja stawiam. Bo ja zawsze wolę bardziej zimne takie żółte tony i myślę, że w tym podkładzie będzie to idealnie. On miał chyba lekkie krycie z tego, co pamiętam, nie? Ale go dawno nie używałam, naprawdę. Gdzieś tu miałam ręczniczek, że wycieram łapkę. I blendujemy. Już tak dawno nie nagrywałam żadnego takiego filmu makijażowego. Już prawie nie pamiętam, jak to się robi. No, krycie ma faktycznie taki leciutkie, także dwie warstwy na pewno wjadą, ale powiem Wam, że jest to, kurczę, już nie pamiętam, że to jest tak fajny podkład, ciekawe jak tam będzie z doświeceniem, znając moje szczęście, pewnie się mocno zaraz szybko wyświecę, ale ładnie się rozblendowuje, no bo jest taki płynny, aczkolwiek krycie jest, kolor mam, myślę, że dobrany idealnie.
Ale ta pierwsza warstwa dała takie krycie minimalne, naprawdę minimalne. Także tak naprawdę większość niedoskonałości nadal prześwituje, bez korektora się tu nie obejdziemy. Także ja już nakładam sobie drugą warstwę i za chwilkę jak nałożę drugą warstwę, to do Was wrócę. Mamy już podkład nałożony, naprawdę wygląda na skórze bardzo świeżo, to skóra jest taka rozświetlona, mocno nawilżona, nie powchodził mi w pory, nie popodkreślał zmarszczek, wygląda naprawdę fajnie, tak naturalnie. Myślę, że to jest idealny podkład właśnie na taką pogodę, kiedy mamy upały, kiedy po prostu się zalewamy potem, mówiąc krótko. I nie chcemy mieć takiej tej twarzy przytłoczonej produktem, no to myślę, że to jest taki idealny podkład. Ale patrzcie, jaki glow. Także tutaj, jeżeli chodzi o podkład, to już mamy skończone. Teraz sobie nałożymy, słuchajcie, korektor. I mam do wyboru dwa. Oczywiście mój hit, hitów, Catrice Liquid Camouflage. No to jest po prostu mój ukochany korektor i mam go w dwóch odcieniach 0,10 Porcelain i 0,15 Honey. Także i tak myślę, no do tego to na pewno nie użyję 0,10, bo będzie za jasny, ale użyjemy sobie tylko 0,15 i myślałam też ewentualnie o tym Eveline Magical Perfection Concealer i może zrobię tak, że ten Magical Concealer użyję pod oczy Eveline, a Catrice'a dam po prostu na resztę twarzy. To jest naprawdę ten podkład z Eveline, jest podkład, korektor z Eveline, o, już mi się kończy. Ja mam go w ogóle w kolorze 02. Takie ciepki sobie porobiłam. O, dzisiaj chrypy mam. I szybko też rozcieram. Powiem Wam, że to też jest bardzo fajny korektor, który jest ładnie kryjący. Nie obciąża tej okolicy pod oczami, nie wysusza jej, już nie pamiętam co to było w składzie. Niweluje cienie i oznaki zmęczenia, koryguje niedoskonałości i rozświetla oraz nawilża. I naprawdę bardzo fajnie też działa. Ja go bardzo lubię go nakładać i gąbką, i pędzlem się fajnie sprawdza. Także uważam, że bardzo zacny korektor. Taki mam bardzo mocny, ale widzicie, w ogóle też ładnie rozświetla i się łączy z tym podkładem. W ogóle mam jakieś takie mocne cienie tutaj w kącikach oczu. Także sobie dorzucę troszkę. No i myślę, że to już, jeżeli chodzi o korektor pod oczami i odrobinkę na... Niezły refleks. Udało się, złapałam go. I jeżeli chodzi o tutaj krycie pod oczami, w ogóle rozświetlenie, to jest naprawdę idealne. Także okolice oczu mam już zrobioną, teraz sobie nałożę ten Catrice w kolorze 0,15. Dam go oczywiście na mój czerwony nos, tutaj w okolice. O, troszkę dołożę takiego tego, wojownika z siebie zrobię, Indianina. Tutaj na czoło, na oczy, Boże, na brodę. O, w końcówki wydłubuję. I tyle wystarczy. I też to rozblendowuję szybciutko gumeczką. Jak widzicie, ta twarz jest już ładnie skorygowana. Tam prześwitują drobne niedoskonałości. Tutaj na przykład jakieś stróbki. Ale mi to w zupełności nie przeszkadza. Bardzo mi się podoba uczucie, które mam na twarzy. Bo nie jest ta skóra, tak jak mówiłam, przeciążona. Nie jest taka, wiecie, przesuszona. Jest to bardzo, bardzo przyjemne uczucie. Mocno się świecę, ale to wszystko sobie potem ogarniemy pudrem z Vibo Fixing Powder. Dam teraz tym produktom sobie osiąść na twarzy, żeby się połączyły z tą skórą, bo wiadomo, że jeżeli byśmy już teraz przypudrowali, to możemy spodziewać się niezbyt estetycznego efektu, więc zawsze warto dać tym podkładom, tym korektorom, w ogóle też nawet jak nakładamy bazę, chwilkę osiąść na tej skórze. Dobra, zrobimy sobie teraz brwi. Jeżeli chodzi o brwi, no to moim ulubieńcem już od dawien dawna jest Vibo i to jest Eyebrow Pencil Shape and Define i to też o tym wiecie, bo to już jest chyba mój trzecie czy czwarte opakowanie zresztą. I mam teraz dwa kolory, 01. Tak mi się wydaje, że to jest 0,1. Tak, to jest 1 i 2. Różnica... To tylko skówka. Różnica, jak widzicie, w kolorze jest dość znaczna, ale zrobię sobie ten ciemniejszy. I on ma bardzo fajną tą końcówkę do malowania, bo jest taka trójkątna i naprawdę bardzo ładnie się nią wyrysowuje brwi. Także ja sobie przesunę trochę bliżej lusterko.
i biorę się za rysowanie brwi. Jak wiecie, ja jakoś dużo czasu na brwi nie poświęcam, bo to jest tylko kwestia przejechania kredką i rozczesania grzebyczkiem. Ja też chodzę, robię sobie henny, mocny jestem kolorek, widzicie, także będę bardzo ostrożnie z nim pracować. Ja też sobie robię henne tak naprawdę, więc brwi przyciemniam minimalnie. Teraz też odważam, żeby w ogóle sobie zrobić ten makijaż brwi, ale tą metodą mikroblendingu. Aczkolwiek, no mówię, to trzeba mieć duże zaufanie do swojej kosmetyczki, jak najbardziej mam, ponieważ no moja kosmetyczka robi mi idealne brwi zawsze i ja je reguluję woskiem. Nigdy mnie jakoś nie oszpeciła i zawsze to wygląda przepięknie i profesjonalnie. Także tutaj się nie boję, ale bardziej się boję samego zabiegu po prostu. Jestem trochę tchórzem i o ile gdzieś tam sobie robię depilację laserową, ale tylko pach, ale po prostu wyglądam teraz przerażająco tak wręcz, także zdejmuję nadmiar. O, już będzie trochę delikatniej. No jest dość ciemny ten kolorek, 02, znaczy 2. A już wygląda trochę delikatniej i lepiej. Ale przynajmniej mam brwi, więc ta twarz ma jakiś charakter. Ja oczywiście jeszcze potem sobie przyjadę moim ukochanym po prostu Benefitem, browsetterem. Bezbarwny żel, też myślę, że chyba każdy z nas używał. Ale najpierw sobie przypudruję i okolice pod oczami, bo już mi się zaczyna zbierać korektor. To jest niestety jedyna wada tego korektora z Eveline, że jeżeli go nałożymy i potem nie poprawimy jeszcze gąbeczką, jak dając mu już osiąść, no to niestety możemy się spodziewać tego, że nam powchodzi załamanie. Jeżeli chodzi o to, co nałożę pod brwi, na oczy, no to jest Hand Lighting Secret Eye Powder. Myślę, że też każdy z nas chociaż raz miał do czynienia z tym produktem. To jest taki bardzo drobno zmieniony pyłek, ale dość jasny i mocno rozświetlający. Tak więc jeśli nie lubicie takiego efektu rozświetlania pod oczami, no to nie będziecie zadowoleni z tego produktu. I to mówię do tych, którzy jeszcze ewentualnie go nie używali. Mam wrażenie, że taki dymek się unosi wokół mnie. No to jest produkt też rozświetlający, bo mam jeszcze jeden. Maybelline bodajże? Nie, Max Factor, Miracle Away, bodajże on się tak nazywał. On jest taki bardziej żółty. Ale ten hand to jest coś, co mam już ho, ho, ho. Też jest dość drogi, chociaż 25 zł to Miracle tyle kosztował. Także naprawdę ładnie też oświetla, nie bieli mocno, ale tak ładnie wygładza tą okolicę pod oczami. I druga strona. Tu już oko też mamy skończone, także teraz na całą twarz użyjemy tego Vibo Fixing Powder. To jest też bardzo fajny puder, drobno zmielony, w takim troszeczkę cielistym kolorze. Ale muszę go sobie nabrać. Jest naprawdę, powiem Wam, bardzo przyjemny. To nie jest taki blady, jasny kolor, ale naprawdę bardzo przyjemny. Także nabieram na grubaśny pędzel i ruchem stemplującym wtłaczam go w skórę. Twarz jest ładnie przypudrowana, ale jak widzicie, nie straciłam tego glow, także jest nadal bardzo fajny efekt. No powiem, że ten podkład bardzo mi się podoba, naprawdę bardzo mi się podoba. Teraz sobie jeszcze raz przeczeszę, zdejmując ten puder, który ewentualnie mi osiadł na brwiach, i przejadę je browsetterem. Odrobinka i tak naprawdę też już makijaż oka mamy. Makijaż oka. Makijaż brwi mamy zrobiony. Jak wiecie, ja tam naprawdę nie kombinuję i nie dorysowuję sobie jakoś, nie dorysowuję sobie jakoś kreseczek ani nic. Po prostu lubię tak, jak jest, taki bardziej naturalny efekt. Jeżeli chodzi o oczy, to stwierdziłam, że chyba taką najbardziej popularną i często wykorzystywaną paletką są czekoladki. No i właśnie ja dzisiaj sobie użyję Nude i Chocolate Elixir, także zobaczę, które jakie kolorki, bo chyba pójdę troszeczkę bardziej jasne. No tutaj mamy takie trochę z różem i bardziej mi się chyba właśnie ten Nude spodoba. Nudes. A ta druga to jest taka bardziej ciemna, taka mocno jesienna.
Więc po prostu chyba będę łączyła kolory obu, z obu palet. I tutaj gdzieś mam mój czyścik. To też powiem Wam, że to jest rewelacyjny czyścik od... Boże, skąd to było? Nawet nie pamiętam, przecież powiedziałam. To jest po prostu czyścik do pędzli na zasadzie takiej gąbki porowatej. I tutaj fajnie się zbiera cały pigment z pędzla. Nie pamiętam, skąd to było. Stenik? Nie. Nie pamiętam. Będę musiała sobie sprawdzę i ewentualnie Wam podlinkuję. I samą górę sobie zaznaczymy takim, w ogóle tą powiekę zaznaczymy sobie to tym kolorem In The Buff. Żeby tak po prostu, wiecie, trochę ją zmatowić. I nadać jej takiego delikatnego kolorku. Wstawię sobie bardziej lusterko, żebyście też widzieli, co robię. I tutaj mamy już, osiągamy taki... One są dość dobrze napigmentowane, więc osiągamy już taki delikatny róż na całej powiece. I to będzie nasz taki kolor bazowy. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, co potem zrobię. Muszę popatrzeć na te błyski. Bo coś błyszczącego chyba damy, żeby po prostu... Chciałam zrobić lekki, taki w miarę szybki makijaż. Ja teraz do Was dużo mówię, więc to na pewno nie będzie szybki makijaż. Mamy górną powiekę, jak widzicie, tak ładnie rozświetloną, taką zaznaczoną na różowo. Ja sobie zajmuję już pigment. I może teraz byśmy dali coś... No właśnie tak tutaj taka kolorystyka jest... I nie bardzo szczerze powiedziawszy wiem co, bo wszystkie są takie albo w rudości. To jest chyba błyszczący kolor. No może i nie. To zrobimy sobie Birthday Suit. To jest taki kolor lekko błyszczący, ale taki bardziej różowy, wpadający. Różo-brzoskwinka taka. Może być całkiem ładny na powiece, także sobie nałożymy teraz tego. I też dołożę już go na ruchomą powiekę. Ja mówię, taki będzie dziewczęcy makijaż w różo-pomarańczach. Ja myślę, że ma taki przyjemny brzoskwinkowy kolorek. Ale ta pigmentacja akurat im jest taka, bym rzekła, mała. Po nałożeniu trzech warstw tego koloru, jak widzicie, trochę udało mi się osiągnąć taką głębię w porównaniu z tym okiem. Żeby ta ruchoma powieka też miała jakiś taki kontrast. No i tak samo robię teraz z drugą stroną. I mam też drugie oko już zrobione. Teraz wezmę sobie trochę mniejszy pędzel. Może być ten, to jest z Glam Shopu. Bardzo fajny pędzel. Numer to jest O114, to jest taki podłużny, z taką jakby kuleczką, jakoś mucha mi tu wpadła. I nałożymy sobie może coś różowego. Czyli z tej drugiej paletki, Elixir Chocolate bodajże. Tak, Chocolate Elixir, ale który sobie tutaj nałożyć cień. No bo tutaj nie mam takich róży już. Taka ciemna śliwa, ale to nie będzie nam to pasować. Coś takiego bardziej różowego bym... Ale może najpierw coś nałożymy błyszczącego. Jeżeli chodzi o błyszczące cienie, a potem połączę je właśnie takim ciemniejszym kolorem. I właśnie jeżeli chodzi o błyszczące cienie... To nie jest błyszczący. I tu powiem, mam problem, bo mam albo taki rdzawy, a wolałabym chyba coś jaśniejszego. I nie bardzo wiem, co tu mogłabym nałożyć, więc może użyjemy jeszcze jednej palety, która też już jest od lat i to jest Nude Tude z The Balm. Ona też ma przepiękne kolorki. Spójrzcie, wszystko mi się leci. I użyjemy sobie tych dwóch pierwszych róży, połączę je po prostu palcem i nałożę na ruchomą powiekę. Ale nie na całą, tylko tak na 3/4 tej ruchomej powieki. I żeby trochę rozświetlić ją. I wiecie co? I może bym stąd wzięła to Sexy? To jest taki ładny kolor. Jako taki łącznik i tak sobie właśnie myślę, że może by użyć tej Sexy. Teraz sobie zobaczymy.
Wiem, że tej palety też bardzo często używam. Ona jest zawsze w mojej kosmetyczce, tutaj w moim pudełeczku takim podręcznym, że tak powiem. Oko będzie trochę rozświetlone, także przyjemnie będzie się patrzyło na nie. Co ja w zasadzie powiedziałam? Dobra, tutaj mamy już ten rozświetlający cień nałożony. I teraz chyba użyjemy sobie właśnie tego koloru Sexy, to jest taki ciemny róż. Na najbardziej zewnętrzny kącik oka. Tu. I trochę przyciągnę, żeby połączyć. Tylko, że go prawie nie widać, więc muszę troszeczkę więcej. Widzicie, taka fajna śliweczka się nam wydobywa. Bardzo ładny kolor. W sumie to już dawno go nie używałam. A fajnie wygląda. Całość sobie jeszcze rozetrę tym pędzlem, na który już nie dokładam. A tu mieliśmy ten cień bazowy. Ten In The Buff. Żeby nam się wszystko ładnie połączyło. Powiem wam, że taki fajny, słodki makijaż nam wyszedł, taki lekko wycieniowanym tym okiem. Ładnie to wygląda, podoba mi się. Także to samo robię, jeszcze tutaj odrobinkę dołożę i to samo robię z drugim okiem. I powiem wam, że już mamy też skończone drugie oko, bardzo mi się podoba. Fajny taki słodki, lekko trochę taki przydymiony kolor, kontrastujący i rozróżniający się. Te cienie między sobą... Te cienie między sobą przenikają, więc to jest fajny efekt. Nie jest też taki przytłaczający jak na lato, ale patrzcie, już się zaczynam wyświecać, bo jest naprawdę straszliwie gorąco. I zrobimy sobie teraz, słuchajcie, dolną powiekę. Jeżeli chodzi o dolną powiekę, to ta paleta na razie mi nie będzie potrzebna. Chciałabym sobie zaznaczyć ją odrobinę na początek tym fioletowym kolorem. Nie wiem, co to jest, szczerze powiedziawszy, za kolor, to jest chyba Candy. Tak, to jest kolor Candy, o tym. Taki fioletowy z tej palety Chocolate Elixir. I muszę tutaj wyczyścić swój pędzelek. Użyję tego grubszego. Nie, użyję tego. O ten. I zaraz też musimy jeszcze w ogóle wyczyścić górną powiekę. Także czyszczę go. I nakładam ten kolorek fioletowy. I pod dolną powiekę. Tak zjeżdżam trochę niżej. To jest taki delikatny fioletowy kolorek. Bardzo delikatny. Fajnie z tych cieniach to, słuchajcie, że się w ogóle nie osypały. Użyłam już tylu cieni i nic się nie osypało. O, także już też dolna powieka jest lekko zaznaczona. Ale potem ją oczywiście jeszcze troszeczkę przyciemnimy. W zewnętrznym kąciku. Teraz na sam zewnętrzny kącik damy coś ciemniejszego i może dołożę tego Au Naturel. Tylko naprawdę tak minimalnie, bo to jest bardzo ciemny kolor. To jest o ten. To jest taka śliwa, mocna śliwa. Oj, nie ruszaj się. Więc minimalnie jeszcze zetrę trochę na rękę. Nałożę w zewnętrzny kącik. Tak naprawdę minimalnie. I na zewnętrzną część dałabym coś jasnego, ponieważ chciałam też jeszcze rozświetlić ten kącik tutaj wewnętrzny. I tutaj użyję jeszcze innego pędzla, takiego bardziej z płaską końcówką, nie pamiętam co to jest, Maestro Shadow S. I tutaj damy coś mocno świecącego, ale to może z tej palety? Tu nie ma nic takiego. Chociaż jest. To jest taki sassy, taki najjaśniejszy biały kolorek. Także użyję go troszeczkę do wewnętrznego kącika. Tu i tu. Tak minimalnie. I tak samo sobie nakładamy, słuchajcie, ten cień pod samą brew, czyli czyścimy tą część pod brwią. Okej, mamy już wyostrzone, widać, gdzie ten makijaż tak naprawdę oka się kończy. Gdzie się mniej więcej zaczyna. Tutaj to nawet chyba trochę przesadziło. Trochę jeszcze tutaj. O.
Okej. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi o makijaż oczu, to już uważam, że mamy skończone. Oczywiście, jeżeli chodzi o cienie, no bo tak poza tym to jeszcze długa droga przed nami. Znaczy długa, no jeszcze... jeszcze dwa etapy przed nami. Ja już zetrę te cienie z dłoni. I teraz, słuchajcie, nałożymy sobie liner. Bez linera, jak wiecie, ani róż. I oczywiście ja mam jeden swój ukochany liner. To jest Eveline Precise Brush Liner. I jeżeli chodzi o liner, bo teraz kredki dla mnie to uważam, że to jest słabe rozwiązanie, ponieważ jest gorąco. I często jest tak, że ta kredka po prostu mi się rozmazuje. Przesuwam sobie lusterko i rysuję sobie szybciutko przy samej linii rzęs, praktycznie lekko wyciągnę kreski. Macie tak czasami, że chcecie poprawić jedną rzecz, a psuje Wam się po prostu cała kreska? Chciałam troszeczkę dołożyć na to, bo ja zawsze zaczynam od prawego oka. Chciałam troszeczkę dołożyć, żeby był bardziej wyprofilowany, bardziej poszło w górę. Jak zaczęłam dokładać, to wyszła mi w końcu gruba kreska, poszła mi w dół, więc musiałam ją korygować korektorem, zresztą jeszcze troszeczkę tutaj widać. I przez to tak samo musiałam zrobić to oko i generalnie się wszystko... wiecie, co się zrobiło, nie? No ale trudno, będę miała w takim razie trochę mocniejszy makijaż niż planowałam. Bywa. Aż proszę, jak już się zaczęłam fajnie świecić, ale ten podkład nadal wygląda super. A już chyba z pół godziny się tutaj morduje. Użyjemy sobie teraz zalotki, bo bez zalotki nie może być makijażu oka. Teraz dla mnie. I jeżeli chodzi o tusz, to powiem Wam, że ja tak często zmieniam tusze do rzęs, że nie mam, jakoś nie wracam bardzo do takich dawnych. Eveline, no tak naprawdę cały czas testuję nowe tusze do rzęs i jest jeden tak naprawdę, też z Bourjois. To jest ten Volume Reveal i Ultra Black i to jest ten z lustereczkiem i powiem Wam, że ja akurat to jest moje chyba trzecie opakowanie i to jest faktycznie tusz, do którego wracam, chociaż nie robi jakiegoś takiego nie wiadomo jakiego efektu, bo wydaje mi się, że kiedyś był lepszy, aczkolwiek ładnie wygląda na rzęsach. Użyjemy oczywiście zaloteczki. Lustereczko podjechało. I maluję sobie szybciutko nim rzęs. Udało mi się trochę wypracować go, ale powiem Wam, że no to nie jest jakiś taki spektakularny efekt pogrubienia czy wydłużenia, ale tak naprawdę to jest tusz, który mam od lat, do którego wracam, ale to chyba bardziej wracam z sentymentu i z chęci posiadania lusterka, ponieważ robi też owadzie nóżki. Właśnie mi zrobił, więc muszę je zdjąć czystym pędzelkiem. Jakimś kłakiem przy okazji. Mam już pomalowane rzęsy, ale jak widzicie, bez jakiegoś spektakularnego efektu wow. No to jest fajny tusz do rzęs, ale nie robi jakiegoś takiego nie wiadomo co. I teraz, słuchajcie, zostaje nam tylko konturowanie i jeżeli chodzi o konturowanie, no to przyznam szczerze, że miałam mały problem, bo nie wiem kompletnie, znaczy nie bardzo wiedziałam jakiego użyć bronzera i przyszedł mi do głowy jeden, który tak naprawdę myślę, że każdy z nas miał, ma, używał, jest to Hula z Benefitu również. Ja sobie jeszcze raz omiotę, już nie dokładając pudru, twarz. Bo się zaczyna mocno świecić, ale to dlatego, że mam zamknięty pokój i okno i jedno, i jest po prostu strasznie gorąco. I nałożymy sobie bardzo delikatnie tego bronzera, on jest w takim ciemniejszym kolorze, ale ja mam dość ciemny teraz, jestem, i po pierwsze jestem opalona i mam też dość ciemny podkład, ale w ogóle się nie odcina. Ten podkład to jest rewelacja, powiem Wam, bardzo fajnie, naturalnie wygląda. Także delikatnie nakładamy sobie bronzer. Trzeba naprawdę nakładać go bardzo mało, ja zawsze go nakładam odrobinkę i strzypuję, ponieważ on daje no, mocny efekt. Powiem Wam, że nałożyłam go naprawdę tak odrobinkę. Nie jest to jakiś mocno rzucający się w oczy teraz kolor i widzicie, możemy to osiągnąć. Tylko naprawdę ten bronzer z Hulu, z Hula, raczej z Benefitu, musimy dobrze rozpracować, dobrze trzeba go rozblendować, żeby faktycznie nie narobił plam, żeby to nie była taka, wiecie, linia prosta, tylko właśnie tak fajnie roztarty cień, który gdzieś tam będzie podkreślał nasze wgłębienie w policzkach.
Jeżeli chodzi o róż, no to tutaj nie poszaleję, słuchajcie, ponieważ ja nie mam róży, więc użyję też takiego, który jest mega popularny, jest to Milani Luminoso w odcieniu 901. Jest to no, mój ulubieniec, jak tylko go kupiłam, to tak naprawdę używam go codziennie i bardzo go lubię. Jest to taki bardzo dziewczęcy róż, który nadaje taki delikatny rumieniec, nieprzesadzony, delikatnie rozświetla. Jest naprawdę taki dziewczęcy. Ja nie nakładam go dużo, bo wiecie, że ja nie przypadam, ale troszeczkę, żeby podkreślić jednak ten, tą zdrową skórę, która i tak już się pięknie mieni, to uważam, że warto. Właśnie taki delikatny róż. Bardzo fajnie sprawdza mi się ten, ten róż Milani. No i rozświetlacz. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to użyjemy tego z palety Golden Rose. To jest to Trio. Cudowny zresztą. I ja tak stosuję taką metodę, jak nie wiem ile lat temu już mówiła Justyna z LGS. Po prostu przyjeżdżam po całej długości i taki miks trzech kolorków sobie nakładam. Pięknie się mieni. Naprawdę daje taki efekt tafli. I to jest też taki hit, który mam po prostu od lat. Ładnie, nie? Okej, okay, jeżeli chodzi o twarz, to tak naprawdę mamy już ją skończoną. Zostały nam wyłącznie usta. I jeżeli chodzi o usta, no to użyjemy sobie konturówki z Golden Rose Dream Lips Lip Liner. Zawiesiłam się i w odcieniu 503 to jest taki ładny różowy kolorek, taki cielisty. A jeżeli chodzi o szminkę, to użyjemy Maybelline Superstay Matte Ink. No to myślę, że ma każdy w kolorze Loyalist 05. Także konturówka i szminka. To jest też bardzo fajny niedziaczek, taki jak widzicie na dzień, taki naturalny, myślę, że do każdego makijażu. Mi się bardzo podoba, bardzo dobrze mi się sprawdza. Zastyga na cement po prostu, ciężko go jest zmyć, w jakiś sposób zjeść czy nie wiem, wytrzeć. Naprawdę musimy się omęczyć, oszorować, żeby się go pozbyć. Ewentualnie świetnie działa płyn do demakijażu. I słuchajcie, no i ja użyję już wszystko fiksuję, że tak powiem, fikserem z Eveline Cosmetics. To jest ten nowy, tutaj akurat nie mam żadnego nowego hitu, ani nie mam produktu, który miałabym od lat. No do tej pory stosowałam Golden Rose taką fioletową, myślę, że też każdy z Was miał. A ten Eveline też mi się świetnie sprawdza, bo jest bardzo przyjemna mgiełka i bardzo łatwo się aplikuje, bardzo ładnie osadza się na skórze, nie robi plam, tak jak wiecie, kropel, zacieków, nic takiego się nie dzieje. Także moi drodzy, makijaż mamy, odsunę to usterką. Makijaż już mamy skończony tak naprawdę. Długo się zastanawiałam, jakich produktów użyć, żeby to były naprawdę takie hity, do których wracamy, które są bardzo popularne. Ale uważam, że makijaż wyszedł bardzo fajnie. Oko jest, no trochę ta kreska mi wyszła za mocno, no ale trudno, no zdarza się. Aczkolwiek cały makijaż jest fajny, pasuje do związanych włosów, bo dla mnie związane włosy to jest po prostu zbawienie przy takiej pogodzie. Ja akurat dzisiaj wychodzę, więc myślę, że spokojnie ten makijaż do wieczora mi się utrzyma. No piękne. Pięknie wygląda ten podkład, powiem Wam, że naprawdę już dawno nie miałam podkładu tak nawilżającego, tak lekkiego, ale no takim, który ładnie by faktycznie wyglądał po przypudrowaniu. Fajny, fajny. Cieszę się, że w sumie po niego sięgnęłam, szczególnie teraz jest w Rossmanie promocja. Do końca czerwca ta fiesta, więc on kosztuje 32 zł bodajże. No bo nie oszukujmy się, produkty Bourjois są dosyć drogie. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że ten makijaż i ten film w ogóle Wam się podobał, taki do popołudniowej kawki, ja już prawie całą swoją skończyłam. Myślę, że będziemy do takich makijaży jeszcze wracać, ja to już mam, też już Wam wcześniej sygnalizowałam, że planuję jakieś tam challenge też makijażowe zrobić, no ale jakoś tak odsuwam od siebie te tematy makijażowe, nie wiem czemu, chociaż i tak maluję się codziennie, więc to tak trochę bez sensu. Piszcie proszę w komentarzach, jakie są Wasze takie ulubione kosmetyki, po które zawsze sięgacie, gdy Wam się kończą. Także jestem bardzo ciekawa, tak jak zaczęłam Wam mówić, zawsze myślałam, czy by po puder nie sięgnąć po ten Stay Matte, Maybelline Stay Matte, nie, Rimmel Stay Matte, ale mam tak dużo i tak naprawdę Vibo, ten fixing powder też stosuję już od dawna i też po niego wracam,
Więc stwierdziłam, że nie będę go dokupywać teraz, szczególnie, że mam no, sporo tam innych. Teraz nagminnie używam tak naprawdę Laura Mercier, także po prostu tak stwierdziłam, że bez sensu. Także czekam na Wasze komentarze, jakie produkty Wy jeszcze byście dołożyli do tej listy, jakie są u Was takie powtarzające się nagminnie. Ja Wam dziękuję za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku.